Mosty Średzkie to grupa 4 mostów, które łączą Leśnicę z Wrocławiem. Od strony wschodniej to mosty przerzucone przez rzekę Bystrzycę. Natomiast mosty zachodnie przebiegają przez jeden z dopływów Bystrzycy. Początków istniejących w tym miejscu przepraw zapewne szukać należy w początkach samej osady. Dziś jednak przyjrzyjmy się ostatniemu stuleciu, by nie wybiegać za bardzo w przeszłość. Zobaczmy zatem, jak wyglądały kiedyś mosty średzkie i dlaczego w ogóle warto zwrócić na nie uwagę. Początkowo mosty średzkie miały drewnianą konstrukcję. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do pierwszych lat XX wieku. Wówczas postanowiono stworzyć bardziej wytrzymałą na rosnący ruch kołowy przeprawę przez rzekę Bystrzycę. Tak oto powstały dwa mosty, które zbudowano w latach 1907-1912. Wyniki tej pracy można zobaczyć dziś na żywo jedynie we fragmentach, bo zostały one zniszczone w wyniku działań wojennych pod koniec II wojny światowej. Jak widać na dawnych zdjęciach, kamienne mosty średzkie były bogato zdobione, m.in. słupy posiadały wieżyczki. Dziś fragmenty tych wieżyczek można jedynie oglądać jako słupy na początkowych stadiach mostu wschodniego od strony ulicy Średzkiej. W okresie powojennym mosty te zostały odbudowane, co nastąpiło w roku 1948. Użyto ocalałych fragmentów mostów, w związku z czym można zobaczyć niektóre elementy dawnej konstrukcji w innej już konfiguracji niż były one umieszczone pierwotnie. Budowano je z dużym pośpiechem, nie bardzo myśląc o przyszłości. Przecież dołączenie linii tramwajowej do Leśnicy, które już nastąpiło wkrótce, sprawiło, że w mostach ułożono jedynie pojedynczy tor, wymuszający, by tramwaje poruszały się wahadłowo, oczekując na przejazd składu na światłach ustawionych na Leśnickiej pętli tramwajowej i przy stadionie Leśnica. Warto zauważyć, że przy okazji budowy linii tramwajowej do Leśnicy wyburzono budynki, które można dziś zobaczyć na zdjęciach zrobionych z mostów w stronę Leśnicy. W tym miejscu dziś mieści się wjazd autobusowy na nową pętlę. W 1995 roku pojawiły się z kolei dwie nowe przeprawy, tak zwane mosty średzkie o prostej konstrukcji, które miały odciążyć te stare przeprawy. Minęło już 25 lat od chwili i mosty średzkie dziś wymagają remontu. Mosty drogowe wymagają kapitalnego remontu z uwagi na znaczne przeciążenie konstrukcji przejazdami ponadnormatywnymi. Występują uszkodzenia konstrukcji nośnej w postaci rys, ubytków betonu i trwałych uszkodzeń izolacji. Już w roku 2016 urzędnicy zauważyli te sprawy i zlecono sporządzenie raportu na temat wymaganych prac remontowych. Jednak nie poszły za tym żadne realne prace. Sytuacja miała ulec zmianie w roku 2019. Prezydent Jacek Sutryk już kilkukrotnie ogłaszał przetarg na remont, ale bazując na opracowaniach raportowych sprzed kilku lat, trudno jest znaleźć wykonawcę. Dzisiejsze stawki znacznie poszły w górę i wszystkie oferty przekraczały znacznie przewidywany budżet remontowy, określony na 8 milionów złotych. Miejmy nadzieję, że do remontu jednak dojdzie w najbliższym czasie. W planach ma ulec poprawie nie tylko stan techniczny, ale również i wizualny. To znaczy zostaną odremontowane stare mosty według dawnego projektu. Jak bardzo jest to realny plan i kiedy dokładnie nastąpi jego realizacja, jeszcze nie wiadomo. Pozostaje mieć nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Mam także nadzieję, że taka nieco bardziej rozbudowana forma leśnickich spacerów przypadnie Państwu do gustu. W komentarzach proszę pisać o miejscach, które chcieliby Państwo zobaczyć omówione. Już dziś mogę zaprosić na następny film w przyszłą niedzielę.